La presse entière s'est emparée du plus mystérieux et du plus tragique fait divers de ces dernières années, l'affaire du pain qui rend fou. Elle avait des crises terribles d'hallucinations, se dressant sur son lit, voyant le sang qui tombait du plafond. Des crises de folie hallucinatoires dues à la présence dans le pain de l'ergotine, le poison des céréales, ont fait plusieurs morts. Des cheveux qui lui sortaient de la bouche, elle avait toujours l'impression qu'elle avait sa bouche pleine de cheveux. Elle s'arrachait comme ça, n'est-ce pas, pour éliminer ses cheveux, qu'elle n'y arrivait pas. Witajcie w samym środku Czarnego Serca. 16 dzień sierpnia 1951 roku rozpoczął się tak samo jak każdy inny dzień tego lata w Pont-Saint-Esprit, małym miasteczku na południu Francji. Jednakże około godziny 10 młody farmer chwiejnym krokiem wparował do gabinetu lokalnego lekarza, wymachując rękoma dookoła głowy, jednocześnie bredząc coś o ataku roju pszczół. Roju, który nigdy nie istniał. Doktor nie zdawał sobie sprawy z tego, że to dopiero początek masowej psychozy w Pont-Saint-Esprit. Ponad 250 osób odczuło na sobie skutek nagłego, zmasowanego ataku szaleństwa, któremu towarzyszyły halucynacje, silnie odczuwalny ból, nudności, niskie ciśnienie krwi czy zimne poty. Co zaskakujące, spora część osób zwyczajnie śmierdziała. Zapach ich potu był porównywalny do odoru zdechłej myszy. Miasto ogarnęło prawdziwe pandemonium. Z potwierdzonych przypadków ataku halucynacji na pierwszy plan wyrywa się pewna mała dziewczynka, która pogrążona w płaczu wykrzykiwała, że polują na nią krwiożercze tygrysy. Jedna kobieta płakała za swoimi dziećmi, które rzekomo zostały przerobione na kiełbasy, a jeden z mężczyzn rozwalał swoje meble, tłumacząc się walką z potworami. Poza tymi kuriozalnymi przypadkami doszło niestety też do wielu aktów zbrodniczych. Ludzie całkowicie oszaleli. Biegali w koło, zrywając z siebie ubrania, unikając niewidzialnych płomieni, atakując siebie nawzajem, często też niebezpiecznymi przedmiotami, a bywały i akty samookaleczania się. Mówi się, że potworne halucynacje nie oszczędzały nawet zwierząt. Jeden z psów podobno tak bestialsko wgryzał się w kamień na posesji swojego właściciela, że aż spiłował sobie zęby. 11-letni chłopiec próbował udusić swoją babcię, twierdząc, że ta jest wiedźmą. Starsza kobieta rzuciła się o ścianę tak mocno, że połamała sobie 3 żebra. Jeden z mężczyzn wyskoczył z okna swojego mieszkania, wcześniej wykrzykując, że jest samolotem. Jeszcze inny mieszkaniec wleciał do sklepu mięsnego, błagając pracowników, żeby ci rozcięli jego brzuch i uwolnili węże, które zjadają nieszczęśnika od środka. Gdy ci pełni przerażenia odmówili szaleńcowi, ten postanowił chwycić za nóż i samemu wykonać na sobie operację. Na szczęście został obezwładniony. Apokaliptyczne sceny terroryzowały mieszkańców, zamieniając ich najgorsze koszmary w rzeczywiste projekcje wewnątrz ich głów. I mimo, że wydawałoby się, że ten pulsujący ból trwał w nieskończoność, to już po kilku dniach całość ustała. Jak się okazuje, wydarzenia z Pont-Saint-Esprit nie były pierwszymi takimi na terenie Francji. 130 lat wcześniej, bo w 1816 roku odnotowano podobne, jeżeli nie identyczne symptomy, które później nazwano ogniem świętego Antoniego. Przez lata za wybuch zbiorowego szaleństwa obwiniane było zjedzenie chleba zatrutego sporyszem, gatunkiem toksycznego grzyba. Ludzie z Pont-Saint-Esprit mieli się nim zatruć, jedząc chleb z lokalnej piekarni. Skutki masowej histerii odczuło na własnej skórze ponad 250 osób, z czego około 50 udało się internować w szpitalach dla obłąkanych. Niestety, kostucha, jak to ma w zwyczaju, zabrała ze sobą 7 nieszczęśników. Dla nikogo nie będzie chyba zaskoczeniem najbardziej popularna hipoteza wybuchu tej epidemii. Masowe zatrucie sporyszem. Zwłaszcza, że w toku śledztwa lata temu odkryto, że w jednej z piekarń w mieście, tej, z której rzekomo pochodziło to felerne pieczywo, nie przestrzegało się reżimu sanitarnego, a w wypiekach znajdował się pasożyt. Większość akademickich źródeł akceptuje ergotyzm, czyli właśnie ogień świętego Antoniego, jako przyczynę epidemii wywołanej w miasteczku. Część teorii spiskowych opowiadała się również za zatruciem rtęcią, mykotoksynami czy nawet trichlorkiem azotu, choć to właśnie ta pierwsza przyczyna, czyli ergotyzm, jest wybrana jako ta oficjalna wersja zatrucia.
i wydawać by się mogło, że to już zamyka nam dyskusję i kończy temat. No, ale jednak nie. W 2009 roku pojawiła się zupełnie nowa, przerażająca teoria. Zgodnie z nią miasteczko miało być miejscem eksperymentów CIA w ramach projektu MK-Ultra, którego założeniem było przetestowanie działania LSD na nieświadomych mieszkańcach. Miało to sprawdzić, czy narkotyk może być wykorzystywany jako broń psychologiczna, totalnie niszczący psychikę wroga. Co ciekawe, LSD jest narkotykiem bazującym właśnie na sporyszu. Grzyb ten, bo to on jest całym winowajcą, jest rodzajem pasożytniczego grzyba, atakującym około 400 różnych gatunków roślin, głównie zbóż. Ten niepozorny pasożyt, jak już wiecie, ma silne właściwości halucynogenne oraz jest głównym siewcą epidemii Ognia Świętego Antoniego, przy okazji mając swój udział nie tylko w tym incydencie, ale i w wielu innych zdarzeniach na przestrzeni dziejów świata. W międzyczasie sporyż pojawił się w medycynie również jako lekarstwo, ponieważ znajdujące się w nim alkaloidy, mające zastosowanie m.in. jako składniki działające jako środek poronny, w późniejszym czasie zaczęły być wykorzystywane również do produkcji wcześniej wspomnianego LSD. Wystarczy, by skażone alkaloidami ziarna zbóż trafiły do młyna, a późniejszy etap od wypieczenia chleba do jego zjedzenia przybierał w średniowieczu formę epidemii. Zanieczyszczona mąka, z której wyrabiano chleb, powalała całe wioski, wywołując u setek ludzi święty ogień, któremu towarzyszyły takie objawy jak gnijące i odpadające kończyny, drgawki czy inne objawy wymienione na początku tego materiału. Masowe zatrucia sporyszem odnotowywano praktycznie w całej Europie, gdzie jego objawy kładły ludzi w dziesiątkach tysięcy. Tomasz Nowak w swoim artykule Zabójczy sporyż – nasiona, które zesłał sam diabeł, opisał historię diabelskich nasion, gdzie przyjrzał im się doskonale pod kątem historycznym. Uważa się, że ten pasożytniczy dodatek miał swój udział w przygodach Joanny d'Arc, polowaniu na czarownicę w Salem, czy nawet w przypadku tajemniczej śmierci Zofii Tomickiej. Jednakże przewodniczący Związku Zawodowego Młynarzy był wielkim przeciwnikiem teorii sporyszu. Uważa on, że grzyb od zawsze zawierał się w części francuskich ziaren przekazywanych na mąkę, lecz jego ilość jest na tyle znikoma lub była na tyle znikoma, że nie ma szans na wywołanie jakichkolwiek stanów halucynogennych. By to udowodnić, zdecydował się on zjeść rzekomo zatruty chleb na oczach ekspertów. Niestety nie ma dowodów, czy rzeczywiście tego dokonał. Sprawa ucichła na kilkadziesiąt lat, by zostać ponownie odkopana w roku 2009 za sprawą amerykańskiego dziennikarza Hanka Albarelliego oraz jego książki A Terrible Mistake. Bazując na oficjalnych dokumentach rządu Stanów Zjednoczonych, twierdzi on, że zbiorowe szaleństwo w Pont-Saint-Esprit było wynikiem testów CIA z użyciem LSD jako broni, prowadzonego w ramach programu MK-Ultra. I don't have any doubt whatsoever. That what happened at Pont-Saint-Esprit was an experiment conducted for specific military and intelligence purposes to benefit the United States government. Założeniem kontrowersyjnego, początkowo ściśle tajnego projektu miało być zbadanie możliwości sterowania pracą ludzkiego mózgu i kontroli umysłu, wykorzystując do tego percepcję podprogową czy właśnie różnorakie substancje chemiczne i psychodeliczne. W opublikowanym przez siebie materiale Albarelli przytacza kilkadziesiąt różnych spraw, które CIA próbowało zatuszować. Najistotniejszymi dla nas jednak będą te dotyczące projektu MK-Ultra oraz sytuacji wokół zatrutego miasteczka. Albarelli dotarł do oficjalnych dokumentów rządu Stanów Zjednoczonych, z których jasno wynikało, że to nie sporyż był przyczyną zbiorowego szaleństwa, a właśnie eksperyment CIA z zastosowaniem LSD. Na owe dokumenty natknął się, gdy badał tajemnicze samobójstwo biochemika, który skoczył z 13 piętra dwa lata po katastrofie w Pont-Saint-Esprit. Wśród dokumentów dziennikarz odnalazł jeden podpisany przez Franka Olsona, naukowca CIA, który w czasie wypadków we francuskim miasteczku prowadził badania dla agencji. Jedna z notatek opisywała rozmowę pomiędzy pracownikiem firmy Sandoz oraz właśnie agentem CIA. Sandoz było jedynym ośrodkiem produkującym LSD w tamtym czasie i również w obrębie Saint-Esprit. Odległość między jednym a drugim miasteczkiem wynosiła zaledwie kilkaset kilometrów. Wśród dziesiątek, jak i nie setek wypisanych tam stron korespondencji, jedno zdanie szczególnie przykuło uwagę Albarelliego. Tajemnicą w przypadku Pont-Saint-Esprit jest to, że w ogóle nie chodziło o chleb. To nie był sporyż ze zboża.
Po wczytaniu się głębiej w rozmowę obu panów, Hank doszedł do jednego wniosku. Mężczyźni musieli ukryć fakt celowego wywoływania psychozy, wykorzystując do tego LSD. Wynika z tego, że to CIA celowo rozprowadziło narkotyk. Innym przytaczanym dowodem jest dokument Białego Domu, który w latach 70. wysłano do Senackiej Komisji Rockefellera, badającej przypadki nadużyć CIA. Dokument miał zostać dostarczony do rąk własnych, do niejakiego Davida Bellina, który pracował dla komisji. Poza listą nazwisk francuskich obywateli, którzy potajemnie pracowali dla CIA, można było w nim również znaleźć informacje o wykorzystywaniu LSD do testowania go na amerykańskich żołnierzach w latach 1953-1965, a także do wykorzystywania więźniów do prowadzenia na nich eksperymentów sprawdzających zdolność do kontrolowania cudzego umysłu. Co więcej, Albarelli twierdzi, że dwóch byłych działaczy CIA powiedziało mu, iż wioska została poddana nalotowi rozprowadzającemu sproszkowane LSD, by zmusić mieszkańców do przyjmowania narkotyku bezpośrednio podczas wdychania powietrza. Według działaczy ten sposób nie zadziałał tak jak planowano, co zmusiło CIA do przejścia w fazę drugą – skażenie lokalnej żywności. Steven Kaplan, profesor historyk specjalizujący się w historii francuskiego żywienia i autor książki Le Pont Maudit – Przeklęty chleb, odnoszącej się do incydentów Pont Saint-Esprit, powiedział w wywiadzie dla France 24: mam dziesiątki zastrzeżeń do tego miernego dowodu przeciwko CIA. Po pierwsze, jest on niespójny klinicznie. LSD wywołuje efekty w ciągu zaledwie kilku godzin, podczas gdy mieszkańcy wykazywali objawy dopiero po 36 i więcej godzinach. Ponadto LSD nie powoduje dolegliwości trawiennych ani efektów wegetatywnych opisywanych przez mieszkańców miasteczka. To absurdalny pomysł przenoszenia bardzo toksycznego leku poprzez umieszczenie go w chlebie. Jeżeli chodzi o sproszkowanie go na tyle, by ten był zdatny do wdychania, to ta technologia nie była nawet możliwa w tamtym czasie. Co najbardziej przekonujące, dlaczego wybrali miasto Pont Saint-Esprit do przeprowadzenia tych testów? Zostało ono w połowie zniszczone przez armię amerykańską podczas walk z Niemcami w czasie II wojny światowej i to wszystko nie ma sensu. Widocznym mocno jest to, że Kaplan stoi w kontrofensywie do tezy Albaleriego mówiącej o zatruciu chleba w miasteczku. Jednym z argumentów idących za ideą Stevena jest ten mówiący, że narkotyk by zwyczajnie nie wytrzymał temperatur panujących w piecu i jego właściwości psychoaktywne w żaden sposób nie zadziałałyby. Odbijając piłeczkę, Albarelli twierdzi, że LSD mogło przecież być dodane zaraz po wypieczeniu chleba. Wojna między panami i ich argumentami, na zmianę oczerniając lub broniąc CIA w tej kwestii, prowadzona była bardzo zaciekle i o ile ich perspektywa na tę sytuację wciąż pozostaje niezmieniona, tak obaj zgadzają się co do jednego. Francuski rząd już dawno powinien dotrzeć do sedna tego, co naprawdę wydarzyło się lata temu w Pont Saint-Esprit. Lecz do dzisiaj zagadka pozostaje nierozwiązana. Cała ta sytuacja pozwala nam się zastanowić. Skoro według jednej wersji nie mógł to być sporyż, a według drugiej nie mogło być to LSD, to co tak naprawdę wydarzyło się latem 1951 roku we Francji? Czarne serce. To mnie jest just too convenient, too neat, too coincidental that Sandoz officials were the first and only independent investigators on site. And quickly on site, to me, smacks a cover-up. Dziękuję za obejrzenie tego materiału. Co do wyników konkursu, który został Wam przedstawiony w poprzednim filmie, oj, ciężko było się zdecydować na wybór wygranych. Nie miejcie mi za złe, jeżeli to nie Was wybrałem, ale w pewnym momencie był to już po prostu ślepy traf. Ciekawych komentarzy było zbyt wiele. W każdym razie, clue doleci do pryncypałki. Nie może być tak, że nie masz jeszcze żadnej planszówki, więc mam nadzieję, że Dracula spełni swoje zadanie. Funko Pop trafia do Bastylka. Skoro zaczynasz przygodę z kolekcjonowaniem popów, to pomogę ci ją trochę rozbudować o Chuckiego, a obie książki z kolei wędrują do Fuksa. Świetnie trafiłeś w temat jednego z przyszłych odcinków, który przygotowuję. Odezwijcie się proszę do mnie na Instagramie, tak będzie najwygodniej dogadać wszystkie szczegóły wysyłki. Jeszcze raz dziękuję wszystkim za udział i jeżeli w takim tempie subskrypcje będą rosły, to już niedługo zorganizujemy coś kolejnego. Do usłyszenia.